Witam serdecznie. Dzisiaj pomysł jest na modelowanie liści i łodygi dla rośliny. Zajmiemy się tylko tym, jak to zrobić, kroczek po kroczku. Zapraszam. Ok, tak jak mieliśmy poprzednio, robiliśmy liście, więc już nie będziemy się tutaj nad tym skupiać. Powiedzmy, że tutaj sobie pokażemy, że to jest wersja liścia, jeszcze bez subdivisa, bez żadnych dodatków. Możemy teraz trochę tu damy jasności. Możemy trochę tutaj sobie powłączać. No może tak za bardzo. O. Jak to widzicie. O, możemy coś takiego sobie zmontować. No dobrze. Teraz ja bym to zrobić jakby nóżkę kwiatka. Tutaj zrobiłem, już powyginałem. Więc jeszcze włączmy screena, cyk, numpad z góry, z dołu, control tab, przełączam tabem, to mogę tutaj sobie wybierać co chcę, na przykład 4, control tab, dobra, tak wstępnie, n-kom zamykam tą stronę. Na razie nic nie dodałem. Mogę teraz stworzyć kopię tych liści. Potrzebuję do tego jakiś pusty obiekt plane'a. Tu mam plane'a. Wchodzę w liścia. Dodaję area. Tak jak tu widzicie, shift, żeby przesunąć, wyłączę, żeby nie było takiego momentu. Teraz offsetowanie według obiektu, który dodałem i mam empty obiekt. Dodam tutaj jeszcze liści. Pamiętać trzeba jeszcze, że Ctrl A, wszystkie transformacje, żeby były, tak? Wchodzę w empty. Rotuję według zeta pionowego. O. Mam coś takiego. I teraz chciałbym to wyciągnąć do góry. Z jest do góry. Mogę jeszcze tu. Zróbmy tu liść, żebyśmy widzieli liść. Dobra. To jest empty liść. Może z przodu zrobię empty liść, żebym miał jeden po drugim. Dobrze. Mam liścia. Chciałbym w liście dać, bo może jeszcze dodam tutaj powiedzmy 15. Wchodzę liść. Tak, mogę tutaj, wejdę sobie tu. Jeszcze robię random, żeby widział, tak, coś, tak. Tutaj widzicie, więc jestem w empty i skaluję. Skaluję w ten sposób. Jak widzicie, mam małe u góry. W ten sposób sobie wymyśliłem. No to byśmy mieli mniej więcej to załatwione. Potrzebujemy nóżkę. Nóżkę, żebyśmy zrobili. To zróbmy. Tu zaznaczę kolekcję. Shift 8. A. Cylinder. Tutaj sobie wejdę. Zmniejszę sobie tutaj face'y. Pola. Powiedzmy. A niech będzie 9. Radius, żeby tutaj mi było ciekawie. Wysokość
Powiedzmy, że tak. Lokacja w secie. Tu. I co myślicie o tym, że tu przydałoby się zmniejszyć? Więc cyk. Tu mamy trójkę. Tak, face'a ustawiamy. Tak, face'a. Skalujemy. Powiedzmy do środka. Ekstruduję trochę do góry. I zeskaluję do środka. O, niech tak będzie. A tu wejdę w dół. Cyk. Skill. OK. Miałbym coś takiego. Pociąłbym. Ponieważ przecież będę chciał następnie powyginać sobie tą nóżkę. Więc zrobimy Ctrl. Po pierwsze A, Ctrl R i nadam temu tam tyle. Dobrze, byśmy mieli nóżkę, mamy podzielone, mamy face'y, mogę wyjść stąd. Powiedzmy, że to sobie wytnę. Później ustawimy, żeby nam było jakoś gładkie, nie było tylu kantów. Teraz potrzebuję według czegoś, więc Shift 8, Cure i Patch. Jakąś drogę wymyślić. Tu mamy, powiedzmy, w ten sposób. Rotujemy, powiedzmy, w pionie. I radius, i powiedzmy, niech tak będzie. Tak. Drogę sobie zrobimy. Na razie mamy wyłączoną tą nóżkę, tak. I teraz to mamy ustawione, to mamy ustawione. Wejdziemy w edycję. Robię na przemian. Edycja. Zaznaczam sobie. Wciskam, powiedzmy, 1, żebym miał jakąś G. Wybieram punkt G jakoś. Powiedzmy, G w dół. I teraz, jak mam podgląd front, to w lewo, prawo zawsze ustawia mi się. Kiedy zrobię górę, zrobię tak, powiedzmy tam. Tu mi ustawi się trochę. Cofnę i zobaczycie, że mam trochę wygięte. Mam wygięte. Mam tą drogę. Dobrze. Ctrl Tab w moim przypadku mam ustawione. Mam tą drogę, widzicie. Teraz wejdę sobie cylinder, nóżka, jestem cylinder, nóżka, dokładam curve, wybieram obiekt, który to mam tu i robię go. On mi idzie w tym kierunku. Tak, mam coś tam porobione. Tutaj sobie dół ustawimy później na to. Na razie jakby ustawiamy jakiś zarys. Mamy. Teraz mam liście. Dokładam curve. Array. Tu zróbmy play. Apply curve. Nurpad. Jeden naciśnijmy. Zróbmy go. Ustawimy sobie go tu u góry. Tak. Wyłączmy. Można tu jeszcze go trochę w dół. O. Coś takiego zrobiliśmy. To mam ustawione. Możemy dodać jeszcze subdivice. Ewentualnie tu mamy jeszcze w vertexach i normals auto smooth. To nam gdzieś tam wyprostowało. Możemy tu podświetlić sobie cavit tutaj. Mogę to wybrać jeszcze i zróbmy jeszcze szmudy. Tak, teraz mamy tu nóżkę. Nóżka nam słabo jakoś wygląda. Zróbmy edycję.
Mi się wróciło do punktu. Prawym przyciskiem bym zrobił i jeszcze bym dołożył. Zróbmy A. I jeszcze bym dołożył. Edycję wyjdę. Wchodzę teraz tu. Subdivice. My tak. Curve wyłączmy. Czy ja dobrze podłączyłem curve'a? Nie, dołożyłem tu subdivice, tylko chyba do tamtych liści. No dokładnie. Tu mam subdivice, to mogę wyłączyć. Teraz tu. I byśmy mieli mniej więcej sobie taką roślinkę z liśćmi. Teraz przełączę sobie na materiał. Zobaczmy tu jasności. Możemy powyłączać. Przydałoby się wejść liść. Shading new. Podstawowy jakiś tam kolor. Powiedzmy sobie tu jakiś tam damy mocny. Przyciemnimy trochę. O. Tak samo nóżkę. Shading. Powiedzmy. Tu mocniej przyciemnimy. Wrócimy. Możemy tu powyłączać. O, i coś takiego nam wyszło. Tak. Możemy popracować jeszcze nad tymi okrągłościami. Bevel możemy jeszcze uderzyć. Liść. Cyk, cyk. Mamy liścia. Dodać bevel. Bevel. Powiedzmy. Tutaj musimy cofnąć się. Byśmy widzieli. Zaraz, bo ja tu zawsze sobie to kombinuję, firę, możemy tak zrobić, robię wela, mamy, o, sorry, segmentów trochę, może tak tutaj poustawić. To możemy. O, tak coś sobie. Jak to nam wygląda? Tu możemy wyłączyć. Cyk. O, trochę nam się udało tutaj popracować nad wygięciami. O, to tyle. Zapraszam następnego. Następny do mnie kwiatek. To jest takie ćwiczenie. Kwestia liści, jakie byśmy chcieli zrobić. Liść może być zawsze edit. Tak. Zmieniony. O. Cyk. Pozdrawiam. Możemy jeszcze sobie tutaj cyk, cyk. Mamy tak. Światło mamy jakieś tam. Dzięki. Życzę dobrego.